Koleżanki i Koledzy. To rozporządzenie to gwałt na prywatności i własności, to gwałt na konkurencyjności i gwałt na wolnym rynku. Wreszcie to rozporządzenie, które będzie pogłębiać kryzys energetyczny i wykluczenie komunikacyjne. I na końcu to zwyczajny greenwashing, bateria. Cała jest złożona ze śladu węglowego, że nie wspomnę o licie, którego ceny poszybowały tysiąckrotnie. Jego wydobycie jest absolutną katastrofą ekologiczną. Jego tona wydobycia litu to kilkanaście ton dwutlenku węgla, że nie wspomnę o ilości potrzebnej wody przy tymże wydobyciu. Jednocześnie po skandalu w grupie socjalistów, po skandalu, który szykuje się... Jeżeli chodzi o zielonych, bo sprawozdawcy są łapani na nieczystym lobbyingu firm zewnętrznych, apeluję do Prezydium Parlamentu Europejskiego, żeby szczególnie przyjrzała się temu rozporządzeniu. Kto ile za to wziął? Kto stoi za tym rozporządzeniem rujnującym europejską gospodarkę? Dziękuję.